Cześć. Jeżeli chcecie wiedzieć, do czego poza koszeniem trawy można wykorzystać Ridera, obejrzyjcie ten film. O tym, że Riderem można bardzo dobrze kosić trawę, pewnie już wiecie. Jeżeli nie, obejrzyjcie ten film. Przednie umocowanie urządzenia roboczego daje duże możliwości w tej maszynie. Można je łatwo wypiąć, właśnie ten moduł koszący, i zastąpić innym sprzętem. W ten sposób z rajdera jako kosiarki, uzyskamy Rider maszynę do odśnieżania, jeżeli zaaplikujemy na przykład lemierz. Lemieszem tym bardzo sprawnie odśnieżymy nasze drogi dojazdowe, podwórka czy parkingi. No, jak działa, oczywiście pokażemy, ale wtedy, gdy spadnie śnieg. Kolejnym akcesorium może być szczotka, też montowana z przodu, służąca przede wszystkim do zamiatania, do czyszczenia dróg, chodników, ścieżek, ale co ciekawostka, bardzo dobry sprzęt także do odgarniania śniegu, tego opadu, który spadł ostatniej nocy. Świeży puch znakomicie jest usuwany przez szczotkę z dróg czy z parkingów. Innymi akcesoriami są rzeczy doczepiane z tyłu. Tu mamy jeszcze szerszą gamę. Zgromadziliśmy tylko trzech reprezentantów tej, tej drużyny. A więc Rider plus przyczepa to środek transportu. Taki zestaw możemy wykorzystać do przewiezienia choćby mebli ogrodowych, drewna do kominka, no czy wielu innych rzeczy. Kolejną maszyną. Która może zastąpić ten przyczepę jest zbieracz ogrodowy. Widzieliście go też na poprzednim filmie. Yy, możemy go wykorzystać do zbierania liści stawnika, czy do zbierania trawy skoszonej, yy, która na przykład nie uległa zmulczowaniu, bo była za, za wysoka i musieliśmy ją skosić i zebrać. Kolejną maszyną, która może współpracować z riderem, jest rozsiewacz. Można go wykorzystać do dosiania trawy w miejscach, gdzie słabo rośnie albo wypadła. Do rozsypywania nawozów sztucznych, a zimą oczywiście do y, posypywania dróg piaskiem albo solą. Są jeszcze inne przystawki, które możemy wykorzystać w zespole z RAIDerem, na przykład wał do trawy, brona pazurowa, wertykulator, areator. Może napiszcie, które z nich wszystkich chcielibyście zobaczyć w akcji. A na razie to wszystko. Cześć!